Ja. Jestem dobrej myśli poza tym. Chyba też o tym. Będzie fajnie, na pewno. Ile kibiców może się spodziewać? 3000 mi 3000? Wczoraj wieczorem było 1939. No. Proszę bardzo, lody. Dziękujemy. Pani. Znowu ja. Pani Iwana Łęcznej, w Lublinie. Tak, tak. I wszędzie. I teraz w Mielcu, tak? Tak. Nie może biegać. Dzień dobry. Cześć. Byłeś kiedyś w Mielcu, Kuba? Nie, nie byłem. Z czym ci się kojarzy Mielec? Ze stalą. A stal? Z Mielcem. Grzegorz Lato. Także... Nie wiem co jeszcze. Szarmach? Andrzej Szarmach. Kukla. Tak, Kukla, bramkarz, tak. Boisko dobre, nic tylko zakasać rękawy i grać. Kto z was debiutuje w Pucharze Polski dzisiaj? Ja. Ty też? Każdy. No to fajnie. Było takie pytanie na WiFi na zaliczenie. Czego się zmieści? Ja się zmieści w piasku, w tym na skoku w dal. To? Ile wejdzie? Ile? Ile się zmieści. To ile wejdzie? Samo tyle, ile się zmieści. Tyle taka była odpowiedź. Co? Dobra. To było pytanie, czy można mieć żabę w kieszeni w biegu na 100 metrów. Można? Jaka była odpowiedź? Nie można mieć kieszeni. Mają helikoptery Black Hawk. I ten helikopter podczas prezentacji zespołu ostatniej, a jeden z niedawnych. Ten... Z czego sunie łabędy? Z czego? Z czołgu. Z czołgu. No to za dawnych czasów teraz to już. Kurde, jak za dawnych, a teraz co? Ale tutaj przyleciał helikopter do robienia zdjęcia z drużyny, nie wiem czy wiecie. Bo nie zaprosili. Myślę, że będzie dobre widowisko. Piast Gliwice myślę, że jest do pokonania. Ciekawa drużyna dla was tutaj? Ciekawa, elegancka. My kibicujemy dzieciom. A, bo wasze dzieci wyprowadzają. Tak, tak. Dokładnie. Robi sprint 50 metrów. No? Spalony wcześniej. Wielką dolewkę, dobra. Wielka dolewka. Do mnie mówisz? Pijesz ile chcesz. Wielka dolewka. Nawet i za tonik tu zarabiam, nie? Czyli dzisiaj do boju z ławeczki oglądasz, tak? Ławeczki. Kibicuję. Kibicuję. Dzięki. A ty co to sobie zrobiłeś? Coś się stało ważnego, Maćku, w tym? Nie, nie wiem dokładnie nawet. Nie widziałem tego, nie oglądałem. Najważniejsze, że zwyciężyliśmy. Ciężki mecz. Nie było łatwo, no ale liczy się zwycięstwo. To teraz mamy dwa dni. Kolejny mecz w piątek. Każdy z nas lubi to najbardziej grać, tak? Mamy krótką przerwę, ale musimy się szybko zregenerować i zagrać dobry mecz. Mamy dwóch strzelców dzisiaj. Kupi, a ty jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak wygrana, to nie ma lepszej uczuć poczucia. Jak tam to, no nie jest łatwo. To jest drużyna, która walczyła o tę klasę od niedawno. No łatwo nie było, ale najważniejsze, że wygrano i jedziemy dalej. Twoja bramka zamknęła właściwie mecz. Ja myślę, że stresu nie był. Dużo trenuję na treningu, że to stawnik i myślę, że to jest właśnie przełożenie tego, co się właśnie robi, tak jak mówię, na treningu. Powtarzalność, tak? Kolekcja, jak powiedzieliśmy, ci brakuje jeszcze pucharu, to jeszcze parę rund trzeba przejść. Trzeba przejść, ale dzisiaj jest dobry prognostyk.
do tego, żeby grać dalej. Na pewno cieszą, bo będą kolejne mecze i na pewno kadrę mamy szeroką i na pewno nam się to przyda. Po meczu. Jak to się stało, że tu dzisiaj przyjechaliście? No widzisz, takie... Jestem wszędzie tam, gdzie gwiazd gra, to takie życie. Tak, jesteśmy tutaj koło Dębicy na obozie sportowym. Padliśmy na pomysł, że wpadniemy zobaczyć starszych kolegów. Panowie, dziękuję za przyjazd. Popraw żywkę. O nie, ja jeszcze nie. Panowie, macie być jak dziku. Trenować ciężko i być jak dziku, co? Tak. Piękny! Piękny!